Siema, witam was z Legionowa, z mojego mieszkania. W sumie jestem w Polsce już od 1,5 miesiąca i powiedziałem sobie, że coś nagram. Bardziej w sumie sobie niż wam obiecałem, że coś nagram, a jakoś tak ciągle nie mogłem się zebrać. Przez ostatnie kilka dni odwlekałem ogólnie nagrywanie w Polsce, dlatego że czekałem na lepszą pogodę i doczekać się nie mogę. I w końcu dzisiaj uznałem, że nie będę czekał na lepszą pogodę, tylko po prostu nagram Polskę taką, jaka jest, czyli pochmurną, zimną, z wiatrem, z deszczem. Choć teraz akurat chyba nie pada, czekajcie, zobaczę. No nie, teraz nie pada, ale mrok jest, jak widać. Z tym, że przyznaję wam się bez bicia i szczerze, że ten mrok mi się podoba. Podoba mi się to zimne powietrze, że jak otwierasz okno, to taki chłód, wiaterek, jest tak ostro, nie ma w ogóle żadnych insektów. W ogóle o tym nie myślicie w Polsce, że nie ma insektów, nie macie żadnych owadów, nie ma mrówek, które teraz przyjdą. Chociaż po 1,5 miesiąca pobytu tutaj i siedzeniu głównie w domu, dlatego że jest zimno, przyznaję, że stęskniłem trochę za ciepełkiem, ale już niedługo lecę. Myślę, że gdy to oglądacie, to już tam jestem, więc zabiorę was tam ze sobą i przekażę wam trochę słońca. No dobra, szybki tour po moim mieszkaniu. Mieszkanie jest nieduże, ma 64 metry, ale mi całkowicie wystarczy. Tutaj jest komputer, na którym montuję, monitor, który już ma chyba z 5 lat, LG, bardzo fajny. To kiedyś były dwa oddzielne pokoje, ale ja to połączyłem w jedno, wywaliłem ścianę, która tutaj była, choć jak widać kable zostały, podobnie tak jak kable, które zostały tam i tutaj. Nie lubię wykańczać mieszkań. Mam wrażenie, że jest to zapięcie pewnego etapu, ja bym wolał zatrzymać czas, w związku z czym moje mieszkanie jest permanentnie niewykończone od 10 lat i kable wiszą, ale mi to nie przeszkadza, bo mam wszystko, czego potrzebuję. A więc tak, tu jest sypialnia, to wszystko są rzeczy, które wpakuję, mam zamiar przynajmniej wpakować do tej walizki. Są to lekarstwa, różne inne rzeczy, które na Kubie będą potrzebne i zawożę je tam znajomym. Tutaj są koperty do pakowania rzeczy ze sklepiku bez planu. Tutaj jest szafa, do której lepiej nie zaglądać, bo jest teraz straszny bałagan. W każdym razie wszelkiego rodzaju obiektywy i tak dalej się tutaj mieszczą. Ona jest przed sprzątaniem. Tu kable, o których wam mówiłem. Bardzo lubię te drzwi przesuwane, one są naprawdę fajne. Duże, masywne. Toaleta. Kwadratowym kiblem. Założenie miało być takie, że wszystko ma być kwadratowe i mniej więcej jest. Siema. Nawet te lampy są kwadratowe, jak widzicie. Klamki też się udało kwadratowe znaleźć. W łazience padła elektryczność jakiś czas temu, bo ją źle zrobili na początku i tak już zostało. Prysznic. Idziemy dalej. Tu rozwiązanie tymczasowe w postaci taśm, bo dopiero co do mnie przyszły zatrzaski, które muszę zamontować. Stare się zepsuły. To jest szafa po prostu z ubraniami. Tutaj mamy lustro. Z wspomnianym już wcześniej przyciskiem z YouTube, który otrzymałem jak 100 tysięcy subskrypcji wbiło kanałowi, czyli 2018 rok. Tutaj coś z Wenezueli, tu coś z Kuby, jakieś naklejki. Jeszcze się zastanowię, jak to co z tym zrobić. To z Kuby linijka. Ja ogólnie nie zbieram za bardzo jakichś pamiątek, bardziej filmy są dla mnie pamiątką, ale trochę tego zawsze gdzieś tam się przemyci w bagażu. No i dobra, tu mamy kuchnię. Kuchni zlew, fascynujące. Tu najważniejsze miejsce, tu kawę robię. Miele, ostatnio zacząłem mielić kawę. Tak wygląda moja kuchnia, typowa kuchnia faceta. Dwa palniki wystarczą, więcej nie potrzeba. No a tam stanowisko mojej siostry, która pakuje rzeczy w sklepiku bez planu. To jest w miarę spoko, bo jest to ekran do projektora. Projektor wcześniej wisiał tam, ale po prostu go przyniosłem z szafy, można go sobie ustawić gdzie się chce. Te kable jeszcze nie znalazły swojego zastosowania przez w sumie już 11 lat, bo w 2009 się wprowadziłem. Czekajcie, 13 lat. Fuck. Może z czasem jakieś lampki kiedyś się powiesi. No i tutaj na koniec kwiaty. Kwiatów nie było, siostra je tutaj wstawiła. Ja myślę, że to jest dobre. Myślę, że to dodaje trochę życia. Co do właśnie tych kabli, co do tego, że mieszkanie nie jest wykończone, to jest dla mnie jakiś taki symbol. Mam wrażenie, że jak zamknę te wszystkie rzeczy, to już nie wiem, może podświadomie, że nigdy nie wyjadę, a ja chcę podróżować. Cały czas chcę w sumie podróżować. I chcę tu tylko bywać, dlatego czym mniej ze sobą zabieram, czym mniej się skupiam na rzeczach, czym mniej się skupiam na detalach związanych z życiem, typu właśnie wykończenie mieszkania, tym bardziej się czuję wolny, tym bardziej czuję, że żyję. Kurde, no że żyję. Sorry, musiałem się nad tym chwilkę dłuższą zastanowić. Ale każdy jest inny. Jeden lubi detale, drugi lubi jeździć po świecie do ciekawych miejsc. Dla kogoś innego te miejsca nie są ciekawe. Wszyscy jesteśmy różni i to jest super. Klima kiedyś nie miałem, ale w 2019 roku uznałem, że latem się nie da bez klimy. No i mały balkonik. Jeśli chodzi o widok z okna, to tak średnio raczej. Ja się czasami śmieję, że to wygląda jak szkoła podstawowa. Tak to wygląda z drugiej strony. Mi się tutaj bardzo fajnie mieszka. Jest bardzo spokojnie, cicho, nie ma ulicy. Tutaj obok pociąg przyjeżdża, ale prawie go nie słychać. Najfajniejsze to, że zaraz obok tego osiedla jest las, gdzie biegam. Lecimy na zewnątrz, trochę Legionowo wam pokażę, bo muszę sprawy jechać załatwić. Jedną z najfajniejszych rzeczy, z jakich nigdy nie chciałbym rezygnować, to jest garaż podziemny.
niby banalna sprawa, ale wiecie, chodzi o to, że latem jak wsiadasz do samochodu, zawsze masz wychłodzony, nie masz upału, a zimą z kolei, gdy wsiadasz do samochodu, nie masz tam morozu, masz zawsze plusową temperaturę. Miejsce garażowe nie jest drogie, ale bardzo ułatwia życie. Praktycznie nigdy nie muszę używać kurtki, bo przemieszczę się schodami do samochodu i później z samochodu do budynku bez kurtki, chociaż są wyjątki w zależności od sytuacji. A tutaj jest moja strzała, która była w jednym z odcinków. A mianowicie w odcinku Najgorsza droga świata, ale tu i tak jej nie widać, więc pokażę wam ją później na zewnątrz. No i tak to wygląda z zewnątrz, moi drodzy państwo. Bardzo spokojne, bardzo fajne osiedle. Ja się tu naprawdę dobrze czuję. Nie mam dzieci. Gdybym miał, to bym ubolewał, dlatego że nie ma tu zupełnie placu zabaw. Tylko kilka bloków ma swój własny placek zabaw. Jest to tam. No po prostu ktoś nie pomyślał sprzedać mieszkania jak najdrożej i tyle. Ktoś, deweloper. To jest ten lasek, o którym wam mówiłem. On się ciągnie tam dobre 5 km do Choszczówki i tam najczęściej biegam. To jest naprawdę super tutaj. No i dobra, moi drodzy państwo, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie będziemy nagrywać, idziemy pogadać o emeryturze. No dobra, sprawę w legionowskim ZUS-ie załatwiłem dosyć szybko, wiem, że na pewno jest to fascynujące dla was, ale uwierzcie mi, dla mnie, po tym jak jeżdżę tyle po świecie, w sensie, że no nie mam jej w Polsce, to wizyta w ZUS-ie, czy nie wiem, pójście na pocztę, no dobra, z pocztą to już nie przesadzajmy, bo wizyta na poczcie często bywa traumatyczna, choć ostatnio nie ma tłoków, bo mam wrażenie, że InPost i inni kurierzy im podebrali klientów niestety. Znaczy niestety, może dla poczty bardziej niż w sumie dla klientów. Ale tak, chodzi mi o to, że takie zwykłe rzeczy, które dla was są oczywiste, jak pójście do Biedronki, są dla mnie ciekawe. Tym bardziej dlatego, że jest tam o wiele większy wybór produktów niż w krajach, w których ostatnio zwykłem żyć. Bo tutaj naprawdę się dobrze żyje, uwierzcie mi, bardzo dobrze się żyje w Polsce. Jedyne co może troszeczkę to skwierać, to jest pogoda, no i ten jej wpływ na ludzi, że są troszeczkę bardziej zamknięci, chociaż jak się Polaka pozna, to jest spoko. Zwłaszcza jak się pojawiają jakieś substancje wspomagające komunikację międzyludzką. Legionowo to fajne, spokojne miasteczko, gdzie mamy troszeczkę blokowisk i niektórzy z was się śmiali nawet gdzieś w komentarzach, że to ja się nie dziwię, że ty tak lubisz podróżować po świecie, jak ty w Legionowie mieszkasz. Dobry żarcik, nie powiem. Nie no, lubię podróżować po świecie dlatego, że wszystko jest tam tak bardzo różne niż u nas, począwszy od pogody, przez ludzi. Ja akurat należę do ludzi, którzy dużej metropolii nie potrzebują, nie chodzę za bardzo po imprezach i tak dalej, także ja sobie mogę siedzieć w Legionowie, jestem szczęśliwy. A jeżeli odczuwam potrzebę bycia bliżej cywilizacji, no to wybieram się do Warszawy. Zdarza się tak. Tutaj wjeżdżamy na osiedle, gdzie się wychowałem, tak zwane 500-ki, ulica Pałacowa w Legionowie, 500-ki, bo bloki 500. Teraz to fajnie wyglądają te bloki, nie ma już tych kafelków, ocieplili je, jest izolacja i tak dalej. W tym bloku, w tym budynku się wychowałem, tam cały czas mieszka moja mama na trzecim piętrze. Pomału przestaję poznawać to osiedle i w sumie mnie to cieszy. Myślę, że ostatnia gościnna wizyta złomnika w moim vlogu i moja w jego vlogu do czegoś zobowiązuje, w związku z czym opowiem wam zaraz o moim samochodzie i w tym celu ubrałem też na siebie niebieską kurtkę w stylu złomnika. Tak, myślę, że tak można opowiadać o gratach. No bo w sumie gratem jest już mój samochód, choć nie jak na złomnikowe standardy. Jest to, moi drodzy, samochód, który wystąpił w naszej podróży na Ukrainę i do Naddniestrza w 2019 roku. Podróż to odbyliśmy z Keszem i z moim bratem Tomkiem i tam też był Roman w Naddniestrzu. Jechaliśmy tym samochodem przez najgorszą drogę świata. Pamiętacie ten odcinek, gdzie prawie się rozwalił? Nie no, nie rozwalił się. Nic mu się nie stało, nawet wahacz nie był do wymiany. Jest to, słuchajcie, Audi A5, wersja coupe, wersja S-Line, czyli taka bardziej sportowa. Proszę, tutaj jest dowód, cyk. Reflektory już są do spolerowania całkowicie, bo pożółkły. Samochód jest z 2007 roku i cały czas naprawdę trzyma fason. Moim zdaniem ten kształt przez Waltera da Silva skonstruowany, narysowany raczej, naprawdę się aż tak nie starzeje. No ja naprawdę lubię te bryłę, chociaż trzeba lubić coupe, żeby lubić takie bryły, bo wiadomo, no. A są tacy, co wolą kejwany, jak złomnik na przykład. Poprzedni właściciel chyba trochę przeszarżował z tym S-Line'em i dorzucił mu srebrne lusterka. Z tego, co się orientuję, to srebrne chyba w S-Line'ie nie występują. Jest to taka trochę podróbka. Audi S5. Dobra, nie przynudzajmy na samochodzie, pokażę tylko wnętrze. Jak na samochód, który ma już 15 lat w tym roku skończy, to nie jest naprawdę, myślę, że źle. Pod maską drzemie silnik 2,7 TDI. V6, całkiem fajnie się tym w sumie jeździ. Ja ten samochód kupiłem w 2013 roku, miał wtedy 6 lat i był to wtedy całkiem świeży samochód. Teraz już nie jest, ale od pewnego momentu, jak już wiecie, co powiedziałem we wcześniejszych vlogach, uznałem, że wolę podróżować niż kupować samochody. W związku z tym po prostu jeżdżę nim, nic się nie psuje, wszystko działa spoko. Wymieniam na czas olej, to jest bardzo ważne, i filtry, a pieniądze wydaję na podróże. Przewalam na podróże praktycznie. Nie jest to z pewnością dobry samochód dla siedzących z tyłu,
Jest to raczej dwuosobówka dla pary z psem ewentualnie. To jest podstawówka moja, słuchajcie, szkoła podstawowa numer 7, gdzie chodziłem od pierwszej do ósmej klasy. Za szkołą w sumie nigdy nie przypadałem, nie to, żebym był jakimś specjalnie kiepskim uczniem, choć orłem też nie byłem, głównie ze względu na to, że mi się nie chciało, ale miałem problemy z nauczycielami, gadałem sporo na lekcjach, nauczyciele się wkurzali na mnie, nawet raz jedna pani nauczycielka powiedziała do mnie: Czukiewski, ty bydlaku, co do dzisiaj kumple, jak pijemy czasami whiskacza czy cokolwiek, wspominają się z tego, śmieją. Już nie dała rady po prostu, Czukiewski, ty bydlaku i tyle. No ale to też jest ciężka praca, wiadomo, z dzieciakami pracować, mieć cierpliwość. Szacun. Jest, słuchajcie, prawie najgorsza możliwa pogoda, bo są 3 stopnie. No gorzej jeszcze było, gdyby był 1 stopień i deszcz, bo wiaterek delikatny już teraz mamy. Zresztą dobra, nie będę gadał tyle o pogodzie, bo zaraz mnie ochrzani człowiek, który się pojawi we vlogu. W tym vlogu. Zaraz go zobaczycie. Spójrzcie na to boisko tutaj. W jakim rozwiniętym świecie żyjemy. Mnie na przykład najbardziej rozwala to. Cyk. Cyk. I cyk. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak reklama impostu, no ale kurde, no to jest tak wygodne. Jest tak bardzo wygodnym i zachęcającym do konsumpcji fakt, że dzisiaj coś zamawiasz, a jutro to masz. Podczas mojego pobytu tutaj myślę, że zamówiłem 40 albo z 50 paczek. Są to z reguły jakieś tam małe rzeczy, nawet skarpetki sobie zamawiam przez net i wszystko odbieram tutaj. Jest to po prostu tak bardzo wygodne w stosunku do tego, jak to działa w krajach, w których mieszkałem ostatnio. No bo pamiętajcie, że kraje te to Filipiny, gdzie na Filipinach czekasz minimum tydzień na cokolwiek, żeby to na twoją wyspę przyleciało. Nikaragua i tam inne pozostałe państwa. Kuba. W Polsce wszystko to działa naprawdę świetnie. Żyje się wygodnie, wszystko jest dobrze zorganizowane, naprawdę fajnie się tu żyje. Chociaż z czasem mi osobiście brakuje już jakiejś adrenaliny, właśnie tego, żeby mnie bardziej coś zdziwiło. Bo jednak powiem wam szczerze, że myślałem, że bardziej będę zdziwiony Polską. To jest jednak mój kraj. Przyjeżdżam tutaj jak do siebie i dosyć szybko się przyzwyczaiłem. Choć pierwsze dni to był strzał, to było na zasadzie wow, jak łatwo, lekko, przyjemnie i komfortowo się tu żyje. Miałem iść pobiegać, ale już nie zdążę, bo właśnie za chwilę przyjeżdża do mnie, do Legionowa, pierwszy bohater, inny niż ja. Zaraz zobaczycie kto. O, te pociągi to jest coś takiego, co jak zobaczyłem po długiej przerwie, to jednak nowoczesność. Nie, paparazzi bez planu. Priwiet. Priwiet. Od tego wszystko się zaczęło, od Legionowa, kurde. Opowiedz, jak to było, jak tu pierwszy raz przyjechałeś. Trochę się pozmieniało, bo tego parkingu nie było tutaj, ścieżki rowerowej też nie było. A Rzeszów? Opowiedzieć tą historię, no, o Rzeszowie, to chodźmy na autę, czy to? Dobra, chodź, bo zimno. A właśnie, czy my Polacy rozmawiamy o pogodzie? Ej, pogadajmy o pogodzie. Mi się wydaje, że w ogóle północ Europy cały czas ciągle gada o pogodzie, bo ja tam oglądałem kiedyś dużo vlogów ze Skandynawii, obcokrajowców rosyjskojęzycznych, i też oni tak, Boże, my nie możemy. Każdy gada o pogodzie tutaj. Po prostu, wiesz, zaczynają nawet rozmowę od tego, a jakieś źle, jaka pogoda. Mi się wydaje, że po prostu nie mamy innych problemów. I wiesz, no to na co można ponarzekać? Na pogodę. No. My mamy dokładnie tą samą pogodę teraz. Jeden do jednego, tak? Po prostu wiesz, ja sprawdzałem dzisiaj Tiraspol. Ta sama pogoda, ale ludzie u nas nie gadają. No jest zima? Musi być zimno. Ale ogólnie u was jest troszeczkę jednak moim zdaniem cieplej, nie? Przeciętnie rzecz biorąc, parę stopni i więcej trochę słońca. Teraz jest. Nie, teraz jest dokładnie teraz taka jest sama pogoda. Jedyne, że mamy odczuwalną pogodę trochę inną, bo no bo tutaj są iglaste lasy dookoła, a my mamy morze, tak? I to trochę inne powietrze same w sobie, wilgotność jest trochę inna, więc odczuwalna pogoda jest inna. To powiedz tylko jeszcze szybko, jak możesz o tym Rzeszowie. Jak przyjechałeś pierwszy raz do Polski, jechałeś do mnie wtedy? Nie. Znalazłem tą wiadomość, kiedy po raz pierwszy do ciebie przyjechałem. Ty mówisz, nie, weź jakiś niebezpośredni autobus czy coś, nie wiem, jedź do mnie bezpośrednio. Ja tak, nie, chcę z przysiadkami, dlatego że po pierwsze to jest taniej, po drugie to jest, więcej Polski zobaczę. I ty tak, a gdzie masz przysiadkę? Ja tak, Rzeszów. A ty tak, no przecież to za dupie. This is a shithole. Po angielsku wtedy gadałeś. Dobra, ale przyznam, że wtedy jeszcze nie byłem w Rzeszowie. Wcześniej byłem może raz, jakoś w 90-tych latach czy coś takiego. Jak tam wylądowałem po jakimś czasie, to Rzeszów mi się bardzo spodobał. Fajny rynek, latem jak tam byłem, naprawdę dużo ludzi na zewnątrz, dużo życia, także Ula, nie gniewaj się na mnie. To wszystko było jeszcze zanim w Rzeszowie wylądowałem, po tym jak Rzeszów się zmienił. Powiedz, od kiedy mieszkasz w Polsce? Już rok i miesiąc. Jak? Ciekawie. No, naprawdę jest super pod tym względem, że fajnie, że się przeprowadziłem, że zrobiłem taki krok. Aha. A nie było łatwo, wiesz? Nie było nawet przyjechać, w ogóle zmienić otoczenie, nagle zmienić język, zmienić mentalność ludzi, bo jest różnica. Jest różnica. Są rzeczy, do których się ciężko przyzwyczaić, które ci się na pewno też nie podobają, są takie, które ci się podobają, nie? No tak w ludziach bardziej, że ludzie o inne tematy zupełnie poruszają, że ludzie o inne rzeczy ich i bawią i wiesz,
wkurzają, więc dla mnie to było takie ciężkie i jakby euro problemy, powiedzmy, czyli tak? Trochę za dużo rozmów o pogodzie, rozumiem. Mm-hmm. Przyjechali też do Polski twoi rodzice i zostaną tu prawdopodobnie na stałe. Jak to było, powiedz, bo wiem, że oni cię odwiedzili i to było też na twoim kanale Roman Fan Porsche, nie? Te odcinki z ich wrażeń, w ogóle widzowie pokochali rodziców Romana. Ja jak długo już, tak długo mówiłem, że dawajcie, przyjeżdżajcie, kiedyś wam pokażę Polskę. Mój tata tak, co tam, nic nie zobaczy ciekawego, no dobra, no przyjechał teraz już latem, bo mama zazwyczaj, mama, chcę zobaczyć. Tym latem przyjechała, po raz pierwszy przylecieli do Polski, przyjechali do Polski i pokazałem im wszystko, wrócili na, nie wiem, powiedzmy tam 3 miesiące i postanowili, że nie, wyjeżdżamy stamtąd. Czyli już nie byli w stanie się przyzwyczaić do życia w Naddniestrzu po prostu. Ale nie było takiego założenia, żeby oni przyjechali i wiesz, im się na tyle podobało. To po prostu dla nich było tak, że oni zobaczyli coś nowego i oni tak, dobra, jedziemy, cokolwiek będziemy robić, oby wiesz, wyjechać stamtąd. No i teraz przyjechali i ja czekam na miesiąc, powiedzmy, jak będą pracowali mniej więcej miesiąc, to nagram taki odcinek z podsumowaniem ich życia tutaj. A. Bo, spoiler alert, im wszystko się podoba. Różowe okulary na początku zawsze tak jest. No. Nie, no Polska jest naprawdę super krajem. No jedyne, co mi osobiście tu już po tym pobycie półtora miesiąca, który już prawie trwa, nie pasuje, to jest to, że mało ludzi spotykam, ale to jest moje życie i mój wybór, bo ja po prostu jestem sobie, siedzę w Legionowie, wiesz, idę pobiegać do lasu i tyle. Natomiast jak się chce, to się spotykasz z ludźmi, możesz mieć życie towarzyskie rozwinięte, choć temperatura powoduje, że jest to głównie w pomieszczeniach, nie? Ja ci powiem, że po raz pierwszy jak przyjechałem tutaj i ja cały czas tak myślałem, że dużo turystów oprowadzałem, w ogóle mam tyle znajomości w Polsce i miałem, dobrze powiedziałeś, różowe okulary pod tym względem, że jak przyjadę, to będę miał po prostu tyle spotkań różnych, rozrywek, zaproszeń i tak dalej. I no i tak miesiąc w Polsce to mi spadło akurat. Bo... No nie, bo ludzie często deklarują, że tam spotkamy się, zapraszam cię i tak dalej, ale to są takie deklaracje, z których dużo nie wynika, nie? Dokładnie. Jak już przyjechałem, to ludzie tak albo się spotykałem z ludźmi, którzy ja odczuwałem jakiś dyskomfort, albo po prostu była cisza, no. Mm. No ale wiesz, jak byłem na Dniestrze, to wszyscy zapraszali, proszę bardzo, zapraszamy. No, no my też sobie widzieliśmy się, no nie, ze 3 razy się widzieliśmy. I dzisiaj się widzimy znowu. Teraz do pracy, bo tak naprawdę to wiecie, to jest robota niewolnicza. Roman tu pracuje niewolniczo, nie bez powodu tu przyjechał. Jedzenie! Roman, nie ma przerwy, nie ma przerwy. A tu wynagrodzenie, już zobaczcie jakie dzięki tutaj się zarabia. O, kasza grycza. Grecka. To moja miska ryżu dzisiaj. No, siemanko, jak widzicie, pewnie ci z was, którzy mieszkają w Warszawie, rozpoznają. Jestem w metrze Centrum, właściwie w wejściu do metra Centrum. Włos. A jestem tutaj z niespodzianka. Wow, niesamowite. Wcale się nie widzieliśmy wcześniej, teraz się spotkaliśmy, także... No nie udawaj, że metrem przyjechałeś, no fakt. To prawda, nie przyjechałem. Tak naprawdę w tym momencie testujemy nowe aparaty od Sony. Jaki to jest ten, który teraz nagrywam? Ty masz A7IV, ja mam A7C, czyli podobno najmniejszą lustrzankę. Wypożyczyłem je od Sony na kilka dni i chcemy zobaczyć, czy jest duża różnica pomiędzy tymi sprzętami, które my mamy. Już widać, że jest w sumie po podglądzie nawet. Tak, no przede wszystkim względem mojej GH5, której używam autofokus, jest zupełnie inny, także jest duża różnica. Trochę pada, także nie będę tutaj jakoś bardzo dużo nagrywał. Tym bardziej się stresuję, bo jestem w Polsce, w centrum miasta, gdzie ludzie rozumieją to, co mówię i mnie widzą. Na dowód tego z tyłu Pałac Kultury. O, tam, ale dobra. Test sprzętu działa. Siema. Siemanko. Siema. Występujecie we vlogu, chłopaki. Pozdrawiam vloga. Jaki kanał tylko? Bez planu, taki podróżniczy. Aha, super, a pan nie jest z Warszawy czy co? Jestem, no, znaczy ja ogólnie po świecie. Podróżujemy po Warszawie. A to super. Dzisiaj podróżujemy po Warszawie, jak po naszym mieście. Ja kojarzę tego pana. Serio? No, serio. No, my tam ostatnio coś razem wrzucaliśmy z Kuby vloga. Znaczy, no, podróżowaliśmy po Kubie, no. Kuba. No, ja miałem jutro lecieć na Kubę, ale... Naprawdę? Tak, ale w sensie nie, bo z 260 osób, które były na tą wycieczkę z poprzedniego lotu, który wrócił z poniedziałek, 6 osób miało tylko negatywny test. Miałem lecieć na 2 tygodnie, ale niestety. No, jak ale... się nazywacie? Ja jestem Marcel. Mikołaj. Marcel, Mikołaj, pozdrawiamy. Pozdrawiam też was. Pozdrawiam całą Warszawę. Chłopaki, narka. Do zobaczenia, trzymajcie się. Nie nagrywać się dziwnie, jak wszyscy rozumieją, co mówisz? No właśnie troszeczkę tak, troszeczkę delikatnie dziwnie. Dozo za chwilę, zmienimy obiektyw, pobawimy się innymi aparatami i tak dalej. Chodzimy w różnych wariantach oświetleniowych, żeby zobaczyć jak filmuje ten aparat z tym obiektywem. To pewnie nie wejdzie do vloga, bo to przecież nuda. Warto wspomnieć, że to nie jest materiał sponsorowany, po prostu wykorzystujemy to, że mamy możliwość wypożyczenia od różnych firm sprzęty, więc
Teraz jest to Sony, za 2 tygodnie będzie to Canon i zobaczymy, może nastąpi jakieś zmiany na naszych kanałach. Kto wie. No dobra, a teraz testujemy filmowanie obiektywem Zoom. A to dlaczego? Nie zastanawiać się. Nie zastanawiać się. Jak widzicie, jesteśmy w centrum Warszawy i niezłe jaja, bo przypomniało mi się, że gdzieś tutaj w okolicy ulicy Wiecha, dokładnie nie pamiętam gdzie, ale albo gdzieś tutaj, albo gdzieś tutaj. Kiedyś było takie miejsce, gdzie się zanosiło swoje nagrania, jak się było młodym raperem i ja zaniosłem naszą płytę w 2000 roku albo w 2002. No i pamiętam, że nie spotkała się z ciepłym przyjęciem pana, który sprzedawał. I kupujących również niestety. Wtedy postanowiłem, że zakończę karierę rapera, aczkolwiek być może była to zła decyzja, bo czasami praktyka czyni mistrzem. A, bo wiesz co jest fajne? Bo jak to zoomujesz, to jest to samo światło, bo on jest stało świetne. Dziwnie to musi wyglądać z boku, jak się tak nagrywamy tymi aparatami, co? No dobra, przesiadłem się teraz na drugi ze sprzętów, czyli aparat A7C? A7C. My teraz z Kasiem jesteśmy tacy troszeczkę zmarnowani, dlaczego? Bo wróciliśmy wczoraj na chatę o której? 6:05 rano chyba jakoś tak? Wczoraj była prześmieszna sytuacja, czasami się takie zdarzają, że ludzie są bardzo bezpośredni. No i wczoraj czekałem przed toaletą w klubie i dziewczyna podeszła i... Znaczy nie podeszła, też stała w kolejce i powiedziała: słuchaj, a ty to masz farta, powiem ci, naprawdę masz szczęście. Dlatego, że ty lepiej wyglądasz w kamerze niż w rzeczywistości. Ja tak, a to osobliwy komplement, wiesz? To muszę miło przyznać. Jeszcze miałem też kiedyś bardzo śpieszną sytuację. Też czekałem w kolejce do kibla, bo takie rzeczy zawsze się dzieją w kolejkach do kibla. No i podchodzi koleś i mówi: słuchaj, wiesz co, ty... ja cię poznaję, ty jesteś bez planu. Wiesz co, ty grubszy jesteś trochę w rzeczywistości niż na filmach, ale powiem ci dobrą rzecz. W rzeczywistości masz więcej włosów niż w kamerze. Pogoda jest zabójcza i umieramy z zimna praktycznie, ale to nie przeszkodzi naszym planom. Jak się nazywa twój TikTok? Ewelina Rozprzespał. Okej. Okay. Najgorsze. Ewelina mnie poprosiła, żebym wystąpił w jej TikToku i trochę jestem zestresowany, bo nie wiem, co tam się będzie działo. Czy ja jestem słupem generalnie? Trzeba przyznać, że dosyć cringe'owo to wygląda, jak się stoi z boku. Wiesz, muszę zrobić taką minę, taką, że jest to żenujące, czyli taką jest zawsze na nie ma problemu, patrzysz. Dobra. Powiem 3, 4, już! Nie traż! To ja, Krysia Tuchałowa. Zielone poproszę. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Dziękuję. Widać, słychać. Zobacz, spróbuję przelecieć przez tam. Uwaga, uwaga, jak na YouTubie. I... Jestem dobrze oświetlony przez porządny softbox, a już to może wskazywać na fakt, że jestem w studio. Jestem w studio u Adriana Killara, autora kanału Mówi Kamera na YouTubie, który zaraz tu przyjdzie. Adrian Killar, już nie mówi kamera. O, już jest, już jest. Siema. Siema. To właśnie on, autor kanału Mówi Kamera. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam. Gdzie możecie się dowiedzieć wszystkiego na temat filmowania, kamer, no profeska, po prostu pełna profeska. U Adriana zawsze można się dużo dowiedzieć. Dziękuję. My, amatorzy, oglądamy z zapartym tchem. Dziękuję. Wiesz, że kamera mnie zawsze peszy kogoś? Jak mnie ktoś filmuje, to też mnie to trochę jest, peszy, standard. To jest jakiś absurd. A czy twój kanał się nie nazywa Adrian Killar? Adrian Killar od ponad roku, no. Ojej, sorry, przyzwyczaiłem się, mam cię w subskrypcjach i po prostu nie patrzę, jak się nazywa, tylko wyskakuje mi film i włączam, okay. Dlatego oczywiście tak, nie mówi kamera, tylko kanał się nazywa już Adrian Killar i teraz widzicie na dole. No siema, jestem w tym momencie w centrum Warszawy, to są Aleje Jerozolimskie, pogoda taka jak widzicie, ale zaraz będzie spotkanie z kimś bardzo ważnym dla tego kanału. Kurde, chcę do ciepła jak najszybciej. Zobaczcie, kogo tu ze mną mam. Siema. Hej. Młodsi o 2 lata. Kiedy myśmy się widzieli? Na Helu? 3 lata. Fuck. Nie udało się w Nikaraguji, udało się w Warszawie. Tak jest. Zdradzę wam, że od jakiegoś czasu już rozmawiałem z Tomkiem o tym, żebyśmy razem się udali do Haiti. Ty już kiedyś jechałeś do... Ja byłem na Haiti, ja pracowałem przez 2,5 roku. Mieszkałeś na Haiti? Ja przez 2,5 roku. Do czasu, kiedy podpalono twój dom generalnie. Tak, 2,5 roku mieszkałem na Haiti i Bart, ty do mnie jechałeś, ale... Wymiękłeś. Nie wyjechałem ze stolicy, wymiękłem. Vlog nazywa się Haiti mnie pokonało, tutaj gdzieś się pojawi. I tak, pokonało mnie no po prostu brak języka, brak możliwości komunikacji i trzeba szybko moim zdaniem ze stolicy wyjechać, a tego nie zrobiłem. No to trudny kraj jest. No i tak myślimy w tej chwili, od dłuższego czasu myślimy o tym, żeby tam pojechać. No ale od czasu, kiedy w zeszłym roku zamordowano prezydenta, to sytuacja jest
Kto go zamordował? Ostatnia wersja, bo już było kilka wersji. Ostatnia wersja mówi, że morderstwo zlecił aktualny premier. Zobaczymy, czy to się potwierdzi. No i jest to kraj, który jest kontrolowany w sporej części przez... W dużej części przez gangi, przez oficjalne gangi. Jest nawet koalicja gangów, której szefem jest były policjant, był oficer policji. I on jakby trzęsie całą tą częścią, tym takim najdłuższym... Półwyspem, gdzie jest to główne miasto Lekaj. Cały ten półwysep tutaj jest, wjazd na ten półwysep ze stolicy jest kontrolowany przez mafię. I jeżeli chce się tam wjechać, trzeba opłacić. I nawet jak w tej chwili, bo było trzęsienie ziemi niedawno, organizacje humanitarne chciały tam nieść pomoc, to musiały najpierw usiąść do stołu z mafiami. Nie z rządem, ale z mafiami. Ale sytuacja generalnie jest bardzo chaotyczna i teraz, wiesz, w ostatnich tygodniach, jak tam żeśmy zaczęli mówić, że może byśmy pojechali, zacząłem dzwonić po tych moich znajomych i tak miałem nadzieję, że któryś mi powie... Chociaż jedna osoba. Chociaż jedna osoba powie, przyjeżdżaj, damy radę. Wszyscy mówią, nie, teraz to nie jest moment. Obserwujemy sytuację. No to fajnie byłoby pokazać, co tam się dzieje, ale też głupio byłoby, gdyby nas porwali, no bo to już... Bo to się najczęściej zdarza, że porywają dla okupu, tak? I to tak często, co parę dni chyba teraz się zdarza. Tak, to się dzieje w dziesiątkach osób tygodniowo. Raczej turyści. Turystów nie ma generalnie, więc raczej to... Porywają cudzoziemców tam mieszkających, to jest taki dobry, niedawno porywali grupę księży, jakiś tam biznesmenów, ale też lokalnych porywają, na przykład cudzoziemców pracujących w organizacjach pozarządowych, bo to jest łatwy jakby taki cel porwania, bo zazwyczaj te organizacje siadają i negocjują uwolnienie swoich pracowników. I posiadają środki też często. Ja po 2 latach na Filipinach to ogólnie mogę tak siedzieć sobie i patrzeć na cywilizację całymi minutami, nie powiem, że godzinami, ale... Po prostu siedzieć i patrzeć. No ale przede wszystkim najważniejsze jest, że pogoda dopisuje i właśnie to, czego najbardziej nie lubię w Ameryce Łacińskiej, to jest właśnie brak takiej pogody. Teraz sobie robię jaja. Oczywiście nie lubię, jak długo jest tak jak teraz. Lubię, jak jest śnieg, to jest fajne. Natomiast mam teraz zimę i tęsknię za długim letnim dniem, bo wiesz, zawsze tam, gdzie byłem, były dni mniej więcej 12 godzin i nie tak, że do 21 jest jasno. Poszliśmy sobie z Tomkiem Surdelem do restauracji koreańskiej, która jest tam, zaraz was tam zabiorę. Natomiast tak bym wam miał powiedzieć, co się najbardziej zmieniło od mojego wyjazdu z Polski do powrotu teraz, 2 lata później, to żabek bardzo dużo jest, o wiele więcej niż wcześniej. Mam wrażenie, że najpierw nastąpiła biedronkizacja handlu, w sensie, że duże supermarkety podzieliły się na małe biedronki, a później... żabkacja biedronek, w sensie, że jeszcze bardziej rozczłonkowany handel w małych sklepikach, wszędzie, na każdym rogu. Dobra, idę do Tomka, a zaraz ktoś jeszcze do nas dołączy, niespodzianka. Dobra, Ania, muszę ci zadać pytanie, dlatego, że pod każdym filmem, w którym jesteś, mam mnóstwo pytań, co tam u tej Ani bardzo fajnej, to powiedz, jak możesz, co u ciebie słychać i co ostatnio robiłaś. Więc cześć, obecnie mieszkam w Warszawie. I skończyłam studia i teraz przymierzam się do szukania jakiejś pracy w Ameryce Południowej, w jakichś organizacjach non-profit. Czyli krótko mówiąc, być może zobaczymy cię kiedyś jeszcze w podróży i być może mi się uda być gdzieś w okolicy z kamerą i być może jeszcze coś nagramy. Trzymajmy za to kciuki. A jak już rozmawiamy na temat podróży, to powiedz mi, bo jesteś z nami tutaj, Cash? Dobra. Czy tęsknisz za podróżami? Nie. Nie lubię, w ogóle... Podróże do dupy są, nie? Nie, nigdy więcej. Już spróbowałem, ostatnio gdzieś pojechałem, nie. Gdzieś, jakbyś zobaczył na Kubie, stary? No nie. Nie zobaczyłbyś, ja tutaj zobacz. Nie, zdecydowanie nie. Gdyby zawsze był śnieg tutaj zimą, to byłoby idealnie. Dobra, nie przedłużam, bo zimno jest, wieje i tak dalej, także do zobaczenia. Który ja już raz występuję w tym vlogu, stary, bo to będzie jeden vlog z kilku dni, co nie? Może zrobię 2, zobaczymy. Może zrobię 2. Tomek, jeszcze tobie muszę zadać jedno pytanie. Słucham. Czy tęsknisz za podróżami? Bardzo. Czy zobaczymy się gdzieś za granicą? No, na pewno. Nie wiem jeszcze gdzie, ale bez wątpienia. To jest tak ciekawe, to musi być tak, wiesz. Jedną z najfajniejszych rzeczy w podróżowaniu jest to, że właśnie takich ludzi można poznać. Fajnie, że pojawili się w moich filmach, fajnie, że razem nagrywaliśmy. I mam nadzieję, że jeszcze to powtórzymy i że pojedziemy jeszcze do wielu ciekawych miejsc. Dobra, czyli zaraz powstanie zdjęcie, które miało powstać w Nikaragui, tak? Dokładnie. Ale się nie udało. Okej, już dołączę. Bartek, przepraszam, Bartek nie chciał, żebyśmy powiedzieli, ale Bartek ma urodziny i wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, moment, żyje wiecie. Nam. Niech żyje nam! A kto? Bartek! Bartek! Powinniśmy powiedzieć, ile kończysz lat?
42 leci. Co zrobić, jak żyć. Bardzo wam dziękuję. Najlepsze towarzystwo możliwe. Naprawdę super. Dzisiaj jest mój przedostatni dzień w Polsce, to znaczy przedostatni pełen dzień w Polsce, jutro po południu lecę. Jeżeli testy i różne inne historie pozwolą, wiecie jak to jest w tych czasach, jest sporo niepewności. Patrzcie na to, przygotowałem pewną niespodziankę dla patronów. To jest ponad 200 zaadresowanych kopert, do których wsadzę różne prezenty niespodzianki. Będą to przede wszystkim wenezuelskie boliwary, pieniądz bezwartościowy, ale jakże ciekawy. No a przede wszystkim związany z moimi podróżami, z moim vlogiem. Te wszystkie boliwary, które tu leżą, najwięcej mam tych stówek. Przywiozłem je z Wenezueli w 2018 roku. I tak sobie leżały i czekały. Oprócz tego patroni, którzy są z progu 30 lub 50 zł, otrzymają takie naklejki z Kuby. No i do wszystkich jeszcze wystosowałem list z podziękowaniami, który będzie w kopercie. Ogólnie myślę, że tego typu prezenty, czyli pocztówki, naklejki, różne inne bajery z różnych miejsc, które odwiedzam, będę wysyłał do patronów raz na jakiś czas. A, no i jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniał, mianowicie, że wszyscy patroni już od progu 10 zł będą oglądać wszystkie filmy, które publikuję przynajmniej dzień wcześniej. Często będzie to znacznie wcześniej. Tak jak to było w przypadku serii z Kuby, gdzie zarówno moje, jak i Kesha filmy patroni oglądali wcześniej. Zawsze wcześniej przed publikacją na YouTubie. Także zachęcam was do wsparcia kanału w serwisie Patronite. Tutaj gdzieś się powinien pojawić adres. No i w opisie też jest adres. Będą zarówno prezenty, jak i wcześniejsze premiery specjalnie dla was. Oprócz tego wybrałem z serwisu mojego Lumixa GH5. W tym sprzęcie jakieś tam małe, drobne rzeczy były naprawiane. No i teraz mogę bezpiecznie podróżować, bo wiem, że mam czym nagrywać. Nawet w razie awarii zawsze jest drugi aparat. Pozdrawiam serdecznie serwis Panasonica na Piotrkowskiej w Łodzi. Dawaj patyczek. Ale to wygląda. Tam ryba gdzieś była wcześniej.